Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszych comiesięcznych spotkaniach o ekonomii i gospodarce z naszymi specjalistami z Departamentu Analiz. Witam serdecznie Wojtka Matysiaka. Dzień dobry. Dzień dobry Marcinie, dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Marcin Majewski, na co dzień mam przyjemność zarządzania pionem klienta korporacyjnego i dzisiaj razem z Wojtkiem poprowadzimy dzisiejsze spotkanie. Wojtek, zastanawialiśmy się miesiąc temu, czy organizować spotkanie w okresie wakacyjnym, natomiast tyle dynamicznych i rzeczy dzieje się w gospodarce, że myślę, że to jest dobra decyzja, żeby spotykać się z Państwem cyklicznie co miesiąc i przekazywać to, co się aktualnie dzieje. Tak, to myślę, że tych wydarzeń jest faktycznie tyle, że można by oddzielić im większą liczbę spotkań, czy nawet wydłużyć czas naszych spotkań, chociażby kwestia dynamicznych zmian stóp procentowych przez banki centralne. Tutaj rozmawialiśmy sobie o tym, że faktycznie ten okres, kiedy mieliśmy zerowe stopy procentowe, on powoli odchodzi do przeszłości i powoli staje się historią. Myślę, że na kilka lat co najmniej. No i w tym miesiącu ważne wydarzenie w kontekście właśnie stóp procentowych, a mianowicie podwyżka Europejskiego Banku Centralnego i to aż o 50 punktów bazowych, wyższej skali niż prognozowano. Analitycy spodziewali się 25 punktów bazowych, także no, dzieje się. Fed wczoraj podniósł 75 punktów bazowych. Także faktycznie odchodzimy od tych niskich stóp procentowych. Pewnie właśnie o tych stopach będziesz mówił więcej w swojej prezentacji. Ja wczoraj w naszych materiałach odnośnie analizy ekonomicznej znalazłem taką informację, że Fed to jest najdynamiczniejsza podwyżka od 41 lat. Tak, te cykle podwyżek stóp procentowych faktycznie bardzo agresywne i no nie tylko na świecie, w Polsce również ten cykl największy w dotychczasowej historii. Oczywiście wcześniej mieliśmy wyższe stopy procentowe w Polsce. Startowaliśmy w cyklach podwyżek stóp procentowych z wyższego poziomu, no ale takiej skali wzrostów oprocentowania to jeszcze nie mieliśmy. Zanim zaczniemy prezentację i oddam głos dla Wojtka, gorąca prośba do Państwa, do naszych klientów, że jak zwykle istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu. Na część pytań na pewno wygospodarujemy chwilę czasu po prezentacji i odpowiemy. Wojtek zaprezentuje informacje. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam, Wojtku, oddaję teraz głos. Dziękuję, Marcinie. To przejdźmy do prezentacji makroekonomicznej. W swojej prezentacji makroekonomicznej dzisiaj chciałbym skupić się na polityce banków centralnych, bo tutaj, tak jak już troszeczkę wspomnieliśmy, dużo się dzieje. Podwyżki Europejskiego Banku Centralnego, Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Ważne dla Polski wydarzenia, zwłaszcza ta podwyżka w Europie. No i Narodowy Bank Polski być może będzie kończył już cykl zacieśniania polityki pieniężnej. Moim zdaniem są do tego przesłanki, są też pierwsze takie symptomy dezinflacji, być może inflacja zacznie nam w końcu spadać, a też to wsparcie ze strony podwyżki stóp procentowych w strefie euro no, generuje taką szansę na to, że cykl podwyżek stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego nie musi być aż tak agresywny jak do tej pory. Być może on będzie dobiegał końca. W związku z tym warto o tym trochę też podyskutować. Europejski Bank Centralny wkroczył do akcji w tym miesiącu, podniósł 150 punktów bazowych. Długo nie mógł się zdecydować na taki ruch. Inflacyjne dylematy Europejskiego Banku Centralnego no, polegają na tym przede wszystkim, że strefa euro jest niejednorodna. W różnych krajach poziom inflacji jest różny. W krajach nadbałtyckich, Estonia, Litwa, Łotwa, poziom inflacji jest nawet około 20%, dużo wyższy niż w Polsce. Natomiast no, w gospodarkach Europy Zachodniej, w Niemczech, we Francji ten poziom inflacji jest dużo niższy, no, aczkolwiek i tak jest to poziom od dawna nienotowany. Jeżeli chodzi o to, czym ta inflacja jest napędzana, no to przede wszystkim jest napędzana wzrostami cen energii. No tak jak na całym świecie, tak jak również i w Polsce, jak i w innych krajach świata. No i to też jest taki dylemat, czy w takiej sytuacji podnosić stopy procentowe, kiedy to nie czynniki popytowe determinują wzrost inflacji. Wzrost stóp procentowych powoduje, że
droższy jest kredyt, wyższe jest, więcej nas kosztuje obsługa zadłużenia, więcej kosztują raty kredytów, chociażby hipotecznych. No i to też ogranicza nasze możliwości konsumpcyjne. W związku z tym, no faktycznie presja inflacyjna jest niższa. No i do tego cały czas mieliśmy tą inflację taką importowaną, spowodowaną wysokimi cenami surowców, wysoką inflacją cały czas na całym świecie. I bardzo dobrze, że główne banki centralne w końcu podjęły walkę z tą inflacją. Fed w marcu, Europejski Bank Centralny w tym miesiącu. Ponieważ jest to taki sygnał też wysłany na rynki surowcowe, że no jest determinacja do walki z inflacją i możemy liczyć, już w tej chwili widzimy tak naprawdę na rynkach surowcowych korekty cen. Tak naprawdę wydaje mi się, że ukształtował się już pewien trend spadkowy na rynkach surowcowych. Oczywiście te ceny są i tak dużo wyższe niż przed pandemią, no ale to, co cieszy, to na pewno to, że ceny materiałów, ceny surowców spadają. To jest ten spadek cen surowców jest o tyle kluczowy, o tym jeszcze będę mówił w przypadku rynku mieszkaniowego, że on pozwala na w ogóle wznowienie jakiejkolwiek aktywności produkcyjnej, bo do tej pory firmy, wykalkulując swoją działalność, rentowność swojej działalności, no, widząc wysokie koszty i malejący popyt, nie były skłonne w ogóle do inwestowania, w ogóle do podejmowania produkcji, nie mówiąc już o inwestowaniu. W sytuacji, kiedy będziemy mieli trochę niższe koszty materiałów, no to jest szansa na to, że przedsiębiorstwa jednak będą wznawiały produkcję, będą oferowały nową podaż towarów i oczywiście po niższej cenie, i ta niższa cena skłoni konsumentów do tego, żeby kupować. No i to, miejmy nadzieję, z czasem rozkręci nam koniunkturę gospodarczą. Natomiast na to wszystko potrzeba czasu. Popatrzmy teraz na wykresy. Tutaj mamy cykle podwyżek stóp w Stanach Zjednoczonych względem produktu krajowego brutto i w strefie euro. I widzimy, że generalnie zaostrzanie polityki pieniężnej przez główne banki centralne często prowadziło albo do solidnego spowolnienia gospodarczego, albo do recesji. Należy się spodziewać, że tym razem będzie podobnie. Myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że gospodarka światowa jest na krawędzi recesji i no taki również dla Polski te prognozy, to co już zresztą sygnalizujemy od pewnego czasu, nie kształtują się optymistycznie. Prawdopodobnie nawet my szacujemy, że w pierwszym kwartale 2023 roku zobaczymy spadek wzrostu gospodarczego, czyli no, dynamika PKB będzie na ujemnym poziomie. No, czeka nas po prostu trudny rok. No, związany z tym, że wybuchła wojna, taki trochę mamy scenariusz stagflacyjny, z inflacją walczymy poprzez podwyżki stóp procentowych, to oczywiście chłodzi koniunkturę. Dodatkowo firmy wchodzą w ten trudny okres z bardzo wysokimi stanami magazynowymi, jest konieczność redukcji tych stanów magazynowych, no i to wszystko generuje taki kierunek spadku PKB no, w ciągu najbliższego roku. A mówiłem troszeczkę o Narodowym Banku Polskim w kontekście Europejskiego Banku Centralnego, że ten impuls wysłany przez Europejski Bank Centralny to może być taki kolejny czynnik, który spowoduje, że nasz bank centralny skończy podnosić stopy procentowe. Faktycznie, może się tak wydarzyć. Można powiedzieć, że nasz bank centralny, jakby Polska jest takim trochę beneficjentem tej podwyżki właśnie z tego tytułu, że importowana inflacja może być nieco niższa. Dodatkowo, no to o czym już wspomniałem, spadki cen surowców, spadek realnych płac, to są wszystko czynniki, które powodują, że raczej powinniśmy być świadkami procesów dezinflacyjnych w najbliższym czasie. Do tego oczywiście warto dodać jeszcze te wysokie stany magazynowe w firmach.
To widzieliśmy chociażby w strukturze wzrostu gospodarczego za pierwszy kwartał. Tam bardzo silny wzrost zapasów, nienotowany właściwie w historii. No i należy się liczyć z tym, że przy tak wysokich stanach magazynowych konieczność przewietrzenia magazynów będzie generowała też konieczność może obniżek cen, a na pewno nie będzie stanowiła potencjału do jakiegoś potencjału inflacyjnego. Spójrzmy teraz na wykres prognozy inflacyjnej. Nasza prognoza inflacyjna pokazuje, że jesteśmy tak naprawdę blisko szczytu w tym momencie, być może na szczycie, że w kolejnych miesiącach inflacja już zacznie spadać. Oczywiście tam mamy taki wyskok na początku 2023 roku, ale my zakładamy, że tutaj tarcza antyinflacyjna zostanie w tym momencie zniesiona. Pamiętajmy, że my teraz funkcjonujemy w warunkach tarczy antyinflacyjnej. Gdy ona zostanie ściągnięta, no to statystycznie odnotujemy taki efekt wzrostu inflacji, ale to jakby już nie będzie generowało dodatkowej presji inflacyjnej, zwłaszcza jeżeli w ten okres wyjdziemy z wysokimi stopami procentowymi, które będą hamowały popyt. Nasza prognoza inflacji jest podobna do tego, co pokazuje Narodowy Bank Polski w swojej najnowszej projekcji inflacyjnej. Oceniamy, że do takich poziomów akceptowalnej, normalnej dla nas inflacji wrócimy w 2024 roku i to będzie poziom około 4%. Oczywiście tutaj należy zaznaczyć, że poruszamy się w bardzo dynamicznym, zmiennym otoczeniu i ryzyko geopolityczne, które się pojawiło, które odgrywa dużą rolę w tym momencie, może oddziaływać w jedną i drugą stronę. To znaczy, możemy sobie łatwo wyobrazić ryzyko zakręcenia kurka, ale możemy sobie też wyobrazić na przykład łatwo scenariusz, że gaz jednak popłynie zarówno gazociągiem Nord Stream 1, jak i Nord Stream 2, tak? I to też nie jest scenariusz, który należałoby na 100% wykluczyć. Także te prognozy inflacyjne no, są obarczone dużą niepewnością w tym momencie. Jaka jest nasza prognoza, jeżeli chodzi o stopę Narodowego Banku Polskiego, bo stwierdziłem, że być może ten cykl dobiega końca. No faktycznie spodziewamy się, że być może jesteśmy blisko końca, być może wrzesień to będzie już ostatnia podwyżka stóp procentowych, a może też tej podwyżki już nie będzie, biorąc pod uwagę coraz gorsze dane ze sfery realnej, które wychodzą i jednak coraz silniejsze sygnały dezinflacji. I spodziewamy się, że w przyszłym roku Narodowy Bank Polski już zacznie łagodzić politykę pieniężną. A dlaczego uważam, że tak może być? Otóż no zbyt długo utrzymywana wysoka stopa procentowa powoduje niechęć do inwestowania. A inwestycje są potrzebne po to, żeby zwiększać podaż w gospodarce, a wyższa podaż w gospodarce z kolei generuje nam niższą inflację. Zmniejsza nam inflację, więc tak naprawdę nawet w kontekście walki z inflacją nie za bardzo opłaca się utrzymywać przez długi czas wysoką stopę procentową, bo my chcemy zachęcić firmy do tego, żeby inwestowały. Myślę, że bank centralny, będąc chociażby tego świadomym, jak tylko zauważy pierwsze sygnały spadku inflacji, powrotu inflacji w kierunku celu inflacyjnego, czy no zobaczy te gorsze dane makroekonomiczne, które już właściwie no, się pojawiają, myślę, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej wtedy nie będą się wahać, żeby obniżyć oprocentowanie, żeby wesprzeć wzrost gospodarczy. Tak czy inaczej, na pewno, tak jak Marcin tutaj wspominałeś, mamy w tej chwili sytuację bez precedensu. Jest to największy cykl podwyżek stóp procentowych w historii. Poprzednie cykle oczywiście startowaliśmy z wyższego poziomu stóp procentowych, natomiast nie miały aż takiej skali jak ten obecny. No to teraz obiecany rynek mieszkaniowy. Tutaj wydarzyło się bardzo dużo i chciałbym to potraktować jako taki temat trochę na dzisiejsze spotkanie. Temat specjalny, no bo wyraźnie mamy spadek popytu na mieszkania. I to związane jest no, głównie z mniejszą zdolnością kredytową gospodarstw domowych. Ta zdolność kredytowa, oczywiście niższa zdolność kredytowa
wynika z podwyżek stóp procentowych, jak również z zalecenia, rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dla banków, aby przy wyliczaniu zdolności kredytowej banki stosowały dodatkowy 5-punktowy bufor na dalszy wzrost stóp procentowych. No i to jest tak naprawdę bardzo duże zaostrzenie warunków kredytowania. No i to wygenerowało duży spadek popytu na kredyty hipoteczne. Jak widzimy na lewym wykresie, popyt kredytowy to w drugiej połowie 2021 stanowił około 60% popytu, 40% to był popyt gotówkowy. Popytem kredytowym nazywam również taki popyt, który zawiera już w sobie wkłady własne, czyli jeżeli ktoś na przykład ma 50% wkładu własnego i 50% finansuje inwestycje kredytem, no to też tutaj to zaliczamy do popytu kredytowego. I to jest 60%, to było 60% popytu w 2021 roku. No w tej chwili wartość wnioskowanych kredytów hipotecznych spadła o ponad 50%, czyli widzimy, jak ten popyt się wyraźnie skurczył. Zdolność kredytowa jest też obecnie o ponad połowę niższa niż była w 2021 roku. Tutaj na lewym wykresie przedstawiamy, jak to się zmieniło w kwietniu bieżącego roku, po tym jak Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła właśnie tę rekomendację dla banków centralnych, dla banków komercyjnych, kiedy banki zaczęły stosować się do tego nowego zalecenia. No widzimy, że tak jak w Warszawie zdolność kredytowa w 2021 roku sytuowała się na poziomie około blisko 1 200 000 zł, i tu mówimy o zdolności dla rodziny, dwie osoby zarabiające średnią pensję dla danego miasta i jedno dziecko na utrzymaniu, no to ta zdolność kredytowa dla tego typu gospodarstwa domowego spadła w przypadku Warszawy do 500 tysięcy, tak? Więc to jest no, bardzo silny spadek zdolności kredytowej i to generuje no, właśnie to wyraźne spowolnienie zainteresowaniem czy kredytem hipotecznym, czy no, w ogóle zakupem mieszkania. Jeżeli przeliczymy teraz tę zdolność kredytową wyrażoną w złotych na cenę metra kwadratowego na mieszkania na rynku pierwotnym, no to widzimy, że też tak liczona zdolność jest niższa o około 70-90 m². No i w przypadku Warszawy, o ile wspomniane modelowe gospodarstwo domowe mogło sobie pozwolić rok temu na zakup mieszkania powiedzmy 120-metrowego, no to teraz to jest 50 m². Także no, jest duża różnica wzrostów procentowych i właśnie to dodanie dodatkowego obostrzenia przez nadzór spowodował silny spadek popytu na rynku mieszkaniowym. A jak to wygląda w takim porównaniu popyt konsumpcyjny versus popyt inwestycyjny? W ogóle zobaczmy, ile stanowi popyt konsumpcyjny, a ile stanowi popyt inwestycyjny na rynku mieszkaniowym. Popyt konsumpcyjny to jest obecnie, to znaczy powiem tak, w 2021 to było nieco ponad 60% transakcji i to troszeczkę spadło, ponieważ no, te lata 2020-2021 to był nad wyraz pobudzony popyt inwestycyjny. Najczęściej kupujemy mieszkanie dla siebie, jest to pierwsze mieszkanie, jest to zakup pierwszego mieszkania, albo jest to zakup spowodowany, motywowany poprawą warunków bytowych, własnych czy rodziny. I to jest ponad 60% transakcji na rynku mieszkaniowym. Pozostała część to są zakupy inwestycyjne, czyli jest albo z zamiarem odsprzedaży, albo na wynajem, a w korzystnym okresie inwestor będzie próbował taką nieruchomość zbyć. Spróbowaliśmy zbadać, jak taki popyt inwestycyjny się zachowuje. Tutaj na lewym wykresie chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na taką sytuację, jak ten popyt inwestycyjny był pobudzony, rozkręcony niskimi stopami procentowymi w latach drugiej połowie 2020 i potem w roku 2021. Mamy dwie linie na tym wykresie, sprzedane mieszkania na 6 największych miastach na rynku pierwotnym oraz koniunkturę konsumencką. I widzimy, że koniunktura konsumencka
no, w lockdownie bardzo mocno spadła. Potem troszeczkę ten wskaźnik odbił, to jest ta ciemno-niebieska linia. Natomiast no, odbił w sposób umiarkowany i teraz znowu spada. Jeżeli chodzi o sprzedane mieszkania, no to przez półtora roku mieliśmy bardzo silny poziom sprzedaży mieszkań. No i ta luka, która tutaj powstała, ta różnica w zachowaniu się tych dwóch linii w roku, w latach, nie, właśnie w latach 2020-2020, to jest ten popyt inwestycyjny. Ja bym to interpretował jako ten nadwyżkowy popyt inwestycyjny. Po prawej stronie nasze szacunki, jak zmienił się popyt inwestycyjny w relacji do popytu konsumpcyjnego. No, w naszej ocenie on w ostatnim czasie spadł nawet mocniej niż popyt konsumpcyjny. Mówiłem, że popyt konsumpcyjny spadł bardzo mocno, bo jest niska zdolność kredytowa. Ale ten inwestycyjny no, też mocno się skurczył. Powiem może, jak my to liczymy. My nie mamy takich jakby twardych danych na ten temat, ale patrzymy na to, co kupują klienci, którzy mają no, już trzeci lub uruchamiają trzeci czy kolejny kredyt hipoteczny. Patrzymy na te lokalizacje, które są popularnymi destynacjami popytu inwestycyjnego. Porównujemy to względem tego, co dzieje się w innych lokalizacjach. No i widzimy, że takie zakupy, które można by utożsamiać z popytem właśnie inwestycyjnym, no spadły mocniej niż te takie motywowane zakupami na własny użytek. A dlaczego tak się dzieje? No myślę, że też dlatego tak się dzieje, że inwestorzy zdają sobie sprawę z tego, że trudno liczyć na tak dynamiczny wzrost ceny mieszkania jak do niedawna. Być może nawet liczą się z ryzykiem spadku ceny. W związku z tym na zakup inwestycyjny rodzi takie ryzyko, że no potem trudniej będzie przynajmniej w krótkim okresie wyjść z takiej inwestycji z zyskiem. No jest na pewno ryzyko płynności, ponieważ liczba transakcji na rynku mieszkaniowym mocno spadła. Jeżeli chodzi o wynajem, no to tutaj też 6% nawet stopa rentowności uzyskana z wynajmu jest w tym momencie mało konkurencyjna względem chociażby stawek depozytowych oferowanych w bankach, gdzie właściwie no nie mamy, nie ponosimy żadnego ryzyka, no bo jednak wynajem mieszkania z pewnym ryzykiem się zawsze wiąże, zakup mieszkania. Także no faktycznie te przesłanki do popytu inwestycyjnego mocno spadły. Gdzie ten popyt inwestycyjny był skoncentrowany? Popyt inwestycyjny koncentruje się w większym stopniu na rynku pierwotnym niż na rynku wtórnym i w większym stopniu, co się wydaje intuicyjne, koncentruje się w tych mieszkaniach małych, do 40 metrów kwadratowych. I faktycznie, jak popatrzymy sobie, jaka jest skala spadku popytu na rynku wtórnym i na rynku pierwotnym, to można śmiało stwierdzić, że na rynku pierwotnym to załamanie popytu jest większe, że klienci raczej starają szukać się okazji w tych trudnych czasach na rynku wtórnym, gdzie łatwiej jest być może o negocjacji ceny, być może jest łatwiej też znaleźć taką okazję cenową. No, na rynek pierwotny jest dość jednorodny, tam no, cena jest jaka jest. Oczywiście no, są takie już sygnały, że deweloperzy są skłonni do większych negocjacji cen, ale na ten popyt konsumpcyjny, który koncentrował się na rynku, może nie tyle, on relatywnie częściej wybiera rynek wtórny niż popyt inwestycyjny, no to faktycznie konsekwencją tego jest to, że na rynku wtórnym załamanie popytu jest w mniejszej skali niż na rynku pierwotnym. A w ujęciu regionalnym popyt inwestycyjny no, sytuuje się głównie w dużych miastach, w regionach atrakcyjnych turystycznie, czyli tutaj na przykład region położony nad morzem, regiony górskie, powiaty górskie, karkonoski, czy też tatrzański, nowosądecki, no i rejon Bieszczad chociażby. Są też takie regiony, powiedzmy, które no, są perspektywiczne z tego względu, że prowadzi się tam jakieś inwestycje infrastrukturalne. Na przykład tutaj powiat Siedlecki nam wychodzi.
I o ile duże miasta mają szansę jeszcze się obronić przed spadkiem popytu inwestycyjnego, dlaczego? No bo chociażby napływają uchodźcy czy imigranci, którzy no, potrzebują wynająć mieszkanie i tam obserwujemy faktycznie bardzo silny wzrost stawek najmu, o czym jeszcze będę mówił, i bardzo silny wzrost rentowności, znaczy może nie bardzo silny, ale no wyraźny, wyraźny, zauważalny wzrost rentowności najmu. A o tyle w tych takich lokalizacjach, powiedzmy, przyrodniczych, nadmorskich, górskich, turystycznych, no to tutaj ta skala spadku popytu inwestycyjnego pewnie należy się liczyć z tym, że będzie względnie silniejsza. Mówię dużo o stronie popytowej rynku mieszkaniowego. Przejdźmy teraz do strony podażowej. Jak wyglądają te czynniki, które determinują sytuację na rynku od strony podażowej i w szczególności od strony kosztów budowy, bo to jest bardzo gorący temat. Najpierw pandemia, a potem wojna spowodowała to, że ceny surowców bardzo mocno wzrosły, eksplodowały wręcz. Koszt budowy obiektów mieszkaniowych bez ceny gruntu wzrósł, no, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj obiektu, od 20 do 30% w ciągu ostatniego roku. Jeżeli chodzi o ceny materiałów budowlanych, no to tutaj też jakby te wzrosty są silne, nawet w niektórych przypadkach kilkudziesięcioprocentowe. No i co te wzrosty kosztów budowy powodują? One powodują to, że deweloper, kalkulując rentowność inwestycji, ma do czynienia z wysokimi kosztami budowy z jednej strony i ma z drugiej strony do czynienia ze spadającym popytem. Jeżeli on sobie kalkuluje rentowność projektu, no to widzi, że wypadałoby podnieść cenę oferowanego metra kwadratowego, ale z drugiej strony wie, że już nawet przy obecnych cenach trudno jest znaleźć nabywcę. Coraz trudniej jest znaleźć nabywcę, bo wyraźnie spadł popyt, bo jest silne ograniczenie zdolności kredytowej. I deweloper dochodzi do wniosku, że w takiej sytuacji no, podejmowanie nowej inwestycji się nie kalkuluje. No i faktycznie mamy do czynienia z takimi zachowaniami ze strony firm deweloperskich, że nowa podaż jest ograniczana, nowe inwestycje nie są podejmowane. To oczywiście generuje ryzyko obniżenia podaży mieszkań w przyszłości. No i tutaj mamy ilustrację tego, o czym mówię. Na lewym wykresie mamy taki wskaźnik aktywności budownictwa mieszkaniowego, czyli to jest różnica między inwestycjami rozpoczynanymi, a inwestycjami oddawanymi. I widzimy, że tutaj granatowa linia na tym wykresie w roku 2021 na wysokim poziomie teraz to spada, czyli tych mieszkań w toku budowy jest coraz mniej. Po prawej stronie widzimy też, że rozpoczynane inwestycje w pierwszej połowie, w latach 2020-2022, no to widzimy, że tych rozpoczynanych inwestycji jest w tym roku mniej. I to przede wszystkim dotyczy dużych miast, czy w ogóle miast tak zwanych powiatów grodzkich. W powiatach ziemskich ten spadek podaży jest nieco niższy, ale to też generuje większe ryzyko spadku ceny właśnie w tych mniejszych miejscowościach, powiatach ziemskich. Jeżeli chodzi o budownictwo deweloperskie, te mieszkania mogą być trudniej zbywalne w najbliższym czasie. Mówię o kosztach budowy, to już też przy okazji opowiadania o takim ogólnym otoczeniu makroekonomicznym mówiłem o tych cenach surowców, że tam widzimy pewne symptomy dezinflacji. No i faktycznie wysoki poziom zapasów, agresywna polityka pieniężna głównych banków centralnych, widmo recesji w gospodarce światowej powodują, że ceny materiałów również budowlanych spadają. No i chociażby tutaj ilustracja. Ceny stali na lewej stronie, ceny ropy naftowej i tworzyw sztucznych po prawej stronie. Wiemy, że jakby patrząc na ten wykres po prawej stronie, tutaj już tego trendu, może tego odwrócenia
tak mocno nie widać, no ale pamiętajmy o tym, że niedawno jeszcze cena baryłki ropy Brent była równa $125, teraz jest około $100. I jest duża szansa, że cena tego surowca będzie dalej spadać. To oczywiście generuje niższe koszty transportu, ale też generuje niższe koszty chociażby wytworzenia tworzyw sztucznych, które są szeroko stosowane w przetwórstwie przemysłowym, no i w szczególności w budownictwie. Jeżeli deweloperzy będą mogli budować taniej, to będą mogli też zaoferować niższą cenę odbiorcy. No i być może przy tej niższej cenie będziemy zaobserwujemy jakieś ożywienie popytu, zwłaszcza jeżeli w przyszłym roku, tak jak ja się spodziewam, Narodowy Bank Polski zacząłby obniżać stopy procentowe i zdolność kredytowa zaczęłaby rosnąć. Wtedy jest szansa, że w drugim półroczu 2023 będziemy mieli zarówno ożywienie, zarówno aktywności budownictwa mieszkaniowego, czyli będzie się budowało więcej, jak również popytu na rynku mieszkaniowym. No dobrze, powiedzieliśmy o popycie, o podaży, to co z cenami? Według naszych obserwacji, naszych danych PKO Banku Polskiego widzimy, że po okresie bardzo dynamicznego wzrostu cen drugi kwartał był tak naprawdę okresem już stagnacji, stabilizacji. Ceny wzrosły w 6 największych miastach, ale średnio o 0,3% kwartał do kwartału. I tutaj warto powiedzieć, że wzrosty zaobserwowaliśmy tylko w 2 z 6 największych miast, czyli na największym warszawskim rynku oraz w Gdańsku. W pozostałych miastach, w Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu mieliśmy już spadki cen na rynku pierwotnym. Po prawej stronie na wykresie pokazuje odniesienie naszych danych do danych Narodowego Banku Polskiego, które jest oparte na szerszej populacji, ale widzimy, że te dane względnie ze sobą korelują, są zbieżne. Czego spodziewam się jeszcze, wracając do tej sytuacji cenowej na przyszłość? No ja spodziewam się, że ceny jednak mieszkań spadną. Spodziewam się, że ten silny ubytek popytu jest na tyle istotny, że doprowadzi do spadku cen. Oceniam, że do tego spadku dojdzie już w drugim półroczu 2022 i te spadki będą stopniowe, ale potrwają no co najmniej półtora roku. Pewnego ożywienia popytu spodziewam się wraz z nadejściem obniżek stóp procentowych, czyli tutaj pewnie to jest druga połowa 2023 roku. No i wtedy też zacznie być odczuwalne to wyhamowanie nowych inwestycji, wyhamowanie nowej podaży, które jest konsekwencją decyzji podejmowanych przez deweloperów obecnie. Niższa podaż i mam nadzieję ożywienie popytu w przyszłym roku, w drugiej połowie przyszłego roku spowoduje, że już nie będzie przesłanek do spadków cen, że ten jakby trend spadkowy się odwróci i w 2024 może powrócimy do takiej sytuacji, że ceny ponownie zaczną wzrastać. Najpierw stopniowo, może w 2025, kiedy już będziemy mieli taki pełny wpływ tego obecnego ograniczenia podaży i wyraźne ożywienie popytu, no to ten wzrost cen będzie ponownie dynamiczny. Jak mocno ceny spadną? No spodziewam się, że przynajmniej zostanie skorygowany ten wzrost z drugiej połowy 2021 i pierwszego kwartału 2022. To jest taki okres, kiedy już sprzedaż mieszkań na rynku spadała, ceny jeszcze rosły, ten wzrost cen był motywowany głównie rosnącymi kosztami materiałów budowlanych. No ja oceniam, że te wzrosty zostaną skorygowane, także wrócimy z cenami mieszkań do powiedzmy połowy 2021 roku. To się nie wydaje jakaś, znaczy to będzie pewnie nawet, to może być nawet kilkunastoprocentowy spadek, tam 10-procentowy spadek ceny, ale no pamiętajmy, że spadamy naprawdę z wysokiego poziomu i ten powrót do powiedzmy do połowy 2021 roku to nie wydaje się jakimś strasznie szokującym scenariuszem. Ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę w kontekście rynku mieszkaniowego, to rynek najmu. Rynek najmu będący pod silnym wpływem napływu uchodźców, pod silnym wpływem wojny za wschodnią granicą. No i tutaj raportowaliśmy, gdy wybuchła wojna, gdy
mieliśmy sytuację bardzo silnego napływu uchodźców, że brakuje mieszkań na wynajem, że te mieszkania bardzo szybko znikają z rynku. Wtedy ten ubytek ofert najmu względem na pierwszym tygodniu kwietnia ubytek ofert najmu względem końca lutego w niektórych miastach sięgał nawet 70%. W tym momencie sytuacja troszeczkę się już normalizuje i no widzimy, że w takim Wrocławiu, gdzie ten ubytek był 70%, no to w tym momencie jest 40%. Podobnie w Krakowie, w Lublinie, który jest miastem położonym bardzo blisko ukraińskiej granicy. No tam ten ubytek, choć był też bardzo silny, teraz jest około 20% względem końca tego czasu, czyli widzimy, że jakby ten szok podażowy na rynku najmu powoli mija. Niemniej jednak stawki najmu poszły mocno w górę i one nie spadają. Nie spadają. Widzimy, że tutaj są takie, tutaj prezentuję na wykresie stawki najmu za metr kwadratowy mieszkania w nowym budownictwie. Oczywiście, jeżeli chodzi o wielką płytę, czy takie budownictwo, powiedzmy, starszej technologii, no to tutaj te stawki mogą być nawet około 20% niższe względem tego, co prezentujemy. A warto też dodać, że w tym segmencie tańszym jednak, tańszych mieszkań skoncentrował się ten napływ uchodźców, to też jakby zaobserwowaliśmy. No niemniej jednak widzimy, że ten benchmarkowy segment nowego budownictwa charakteryzuje się wzrostami stawek za wynajem mieszkania. I tutaj spadków no nie obserwujemy, pomimo tego, że ta presja od strony podażowej nieco się zmniejszyła. Najmocniej podrożał w tym okresie od końca lutego Gdańsk, jeżeli chodzi o najem, tutaj blisko 60% wzrost stawki najmu, aczkolwiek chciałbym zwrócić uwagę, że teraz mamy sezon wakacyjny i też Gdańsk jest takim sezonowym troszeczkę miastem, gdzie latem zwykle stawki najmu wzrastają, ponieważ z najmu długoterminowego część mieszkań trafia do puli najmu krótkoterminowego, czyli zmniejsza się podaż na najem długoterminowy. W innych miastach, no we Wrocławiu, tam gdzie był też silna koncentracja napływu, chociaż to jest na przykład też ponad 50% wzrost stawki najmu w Lublinie, co może wydawać się trochę zaskakujące, niewielki tak naprawdę wzrost stawek najmu, mimo że to jest miasto, które jest zdecydowanie blisko granicy. No ale spójrzmy, gdzie ci uchodźcy z Ukrainy faktycznie się osiedlali po przyjeździe do naszego kraju, no faktycznie raczej koncentrowali się na tych ziemiach zachodniej Polski, ewentualnie no tutaj okolice Warszawy, no i też Kraków. To są zarejestrowani uchodźcy w relacji do liczby ludności powiatów. I widzimy też na lewym wykresie, że obecnie tak naprawdę saldo przepływów jest już ujemne, czyli tak naprawdę więcej osób powraca na Ukrainę niż przyjeżdża. Wzrost stawek najmu wygenerował też wzrost rentowności. Około 1 punkt procentowy jest ona teraz wyższa niż była. Ten wzrost, on był najsilniejszy w tych tańszych segmentach, aczkolwiek no to oczywiście pociąga za sobą też wyższą rentowność najmu w nowym budownictwie. No i to jest jakby ważne, no bo blisko 20% wzrost rentowności z tytułu najmu. To tyle o rynku mieszkaniowym. Sporo się dzieje na tym rynku. Chciałem troszeczkę tutaj więcej szczegółów, troszkę pogłębić tę naszą analizę, trochę więcej szczegółów przedstawić. Dziękuję za uwagę. Wojtek, dziękuję Ci bardzo za prezentację, szczególnie za tą część odnośnie nieruchomości. Ja o tym nie informowałem na początku, natomiast nie ukrywam, że celowo dzisiejsze spotkanie zostało szerzej poświęcone dla tej części nieruchomości, gdyż gro naszych klientów kooperuje z tą branżą lub, mówiąc wprost, sama uczestniczy w życiu biznesowym, a też no nie ukrywajmy, że każdy z nas, jeżeli chodzi o rynek deweloperski, albo jest zainteresowany, albo bardzo dobrze na nim się zna. I stąd te dodatkowe informacje, myślę, że będą bardzo przydatne. Jest kilka pytań. Ja pozwolę sobie kilka z nich zadać, natomiast pewnie nie na wszystkie uda nam się odpowiedzieć, natomiast ja na pewno na wszystkie odpowiemy w sposób mailowy. Wszystkie zostały zapisane, zebrane. Jeżeli Wojtek pozwolisz, to
kilka takich pytań. Pierwsze pytanie, jak głęboka może recesja nas dotknąć w Polsce? No, wiem, że ta recesja nie musi być wcale bardzo głęboka. Nasze prognozy, jeżeli chodzi o cały rok 2023, wcale nie zakładają recesji. Zakładamy wzrost na poziomie tam lekko powyżej 1% rok do roku. Natomiast w pierwszym kwartale możemy faktycznie zobaczyć delikatnie ujemny wzrost. I ta sytuacja wynika przede wszystkim z tego, że mamy bardzo wysokie stany magazynowe, firmy nagromadziły bardzo dużo zapasów i te zapasy spowodowały, wywindowały statystykę wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale bieżącego roku. Mamy 8,5% wzrost, bardzo wysoko. Myślę, że tak intuicyjnie tego nie odczuwamy, że to jest 8,5%, no ale to są te zapasy. W sytuacji redukcji zapasów przez firmy, no to ta statystyka ulegnie wyraźnemu pogorszeniu. Czyli ja myślę, że słowo recesja należy zamienić na słowo spowolnienie. W przypadku polskiej gospodarki myślę, że możemy mówić o spowolnieniu, aczkolwiek globalnie raczej no nie jakoś tam bym nie unikał tego słowa recesji. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Dlaczego NBP miałoby nie podnosić stóp procentowych? Węgry podniosły stopy ostatnio do 10,75, a ceny paliw mają niższe niż w Polsce, przez co też tak walczą z inflacją. Jakie są tego przyczyny? Jeżeli chodzi o, no trochę tak jak powiedziałem, dlaczego miałby bank centralny nie podnosić stóp procentowych? No, wysokie stopy procentowe no też nie są dobre w kontekście nawet walki z inflacją, ponieważ w długim terminie one ograniczają inwestycje. Inwestycje to jest nowa podaż, a nowa podaż, im więcej podaży, to im więcej produkcji, nowych jakby produkcji towarów, usług, no, tym większa konkurencja, niższa cena. To, więc to też powoduje walkę z inflacją. Ja nie widzę już w tej chwili takich popytowych czynników, które by kreowały inflację. No chociażby ten spadek realnych płac. Do niedawna płace rosły w tempie szybszym niż wynosiła inflacja. W tym momencie się to odwróciło. Czyli tak naprawdę no, to mocno ogranicza już wydatki konsumpcyjne. No, wysokie raty kredytów hipotecznych, czy w ogóle obsługi zadłużenia, no też powodują, że zdolność, siła nabywcza się kurczy. Firmy też mają wyraźnie gorsze wskaźniki płynnościowe. Nie widzę jakby poza może cenami energii, poza takim ryzykiem geopolitycznym, nie widzę zupełnie wskaźników, które mogłyby powodować wzrost inflacji. Też mówiąc o inflacji, musimy, czy nawet podejmując inwestycje, decyzje biznesowe, no to nie powinniśmy kierować się bieżącym odczytem inflacyjnym, bo to już jest historia, to jest 12 ostatnich miesięcy. Tak ceny rosły przez ostatnie 12 miesięcy, nie znaczy, że przez następne 12 będą rosły w tym samym tempie. No tutaj musimy się pokusić o jakąś prognozę. Ja wiem, że to jest trudne i ryzykowne opierać się na prognozie. Prognoza może się nie sprawdzić, bo tak jak mówię, gaz może popłynąć, może nie popłynąć, inflacja może być wyższa albo niższa. Ale jeżeli chodzi o takie czynniki fundamentalne, które kreują inflację, no to w tym momencie no tutaj no ich nie ma, tak? No, do tego dochodzą te banki centralne typu Fed, no i przede wszystkim Europejski Bank Centralny, tak? Czyli tutaj ten region, który jest nam najbliższy. No i w przypadku Europejskiego Banku Centralnego, co ważne, jest jeszcze efekt wpływu agresywnej polityki Banku Europejskiego na notowania złotego. Historycznie to bywało tak, że o ile podwyżki Fedu osłabiały złotego, o tyle podwyżki Europejskiego Banku Centralnego umacniały złotego zarówno względem euro, jak i względem dolara. I jest szansa na to, że moim zdaniem, jeżeli Europejski Bank Centralny będzie kontynuował podwyżki stóp procentowych, że trend osłabiania złotego się zatrzyma. Oczywiście prognozowanie kursu walutowego to jest bardzo trudna i ryzykowna sprawa, ale jeżeli cokolwiek może powstrzymać trend deprecjacji złotego, no to podwyżki Europejskiego Banku Centralnego na pewno są takim czynnikiem. Kolejne pytanie, wspominałeś o tym podczas swojej prezentacji. Jakie są prognozy dynamiki realnych wynagrodzeń w Polsce? No tutaj ta prognoza na pewno jest niższa, tak jak mówię, pytanie są realne, tak? Tak. No to będzie ujemna. To będzie ujemna dynamika w roku 2023.
myślę, że to będzie lekko poniżej zera, czyli no będziemy mieli sytuację nienotowaną dawno, gdzie płace nominalnie rosną wolniej niż wynosi wskaźnik inflacji. Na koniec pytanie z Twojej działki, co prawda jeżeli chodzi o nieruchomości biurowe, ale pewnie, że pewnie Twoja odpowiedź będzie trafna. Jakie są prognozy cen nieruchomości na cele biurowe? No tutaj akurat myślę, że dużo się nie zmieni. Znaczy ja bym nie oczekiwał tu ani silnego wzrostu, ani silnego spadku. Jeżeli chodzi o chociażby czynsze, które notujemy w tym segmencie, no to choćby wydawało się, że większy odsetek pustostanów czy niższa absorpcja w ostatnim czasie będą powodowały negatywną presję na czynsze, no to jednak tego nie obserwujemy. Efekt dostosowań czynszów na rynku biurowym trwa wiele lat. To nie jest tak jak z rynkiem najmu prywatnego, mieszkaniowego. Tak, tutaj no są to umowy wieloletnie i być może w perspektywie kolejnej fazy na rynku, kolejnej fazy cyklu na rynku nieruchomości, tak naprawdę już nie będziemy mieli żadnych czynników, które nie będziemy obserwowali żadnych czynników, które generują negatywną presję na czynsze. Tak? I w sytuacji, kiedy czynsze pozostają stabilne, nie spodziewałbym się, że ceny nieruchomości biurowych jakoś mocno no spadną. Tak? To też nie jest bardzo płynny rynek. To jakby pojedyncze inwestycje jakby rządzą się swoimi prawami. Tak? To nie jest taki rynek mieszkaniowy, gdzie on jest jednorodny, ale no co do zasady raczej nie spodziewałbym się jakichś wyraźnych zmian cen nieruchomości biurowych. Też może dodając jakby porównując sytuację Polski do innych krajów Europy Zachodniej, chociażby to rynek pracy w Polsce jest stosunkowo mało ubiurowiony, co powoduje, że ten wpływ pracy zdalnej jest relatywnie w Polsce niższy niż w krajach Europy Zachodniej. Więc jeżeli mielibyśmy jakieś takie silne negatywne tendencje na tym rynku, no to one w Polsce będą relatywnie łagodniejsze niż w innych krajach. Dziękuję Ci bardzo, Wojtek, za odpowiedzi. Tak jak wspomniałem, tych pytań dzisiaj mamy dużo, dużo więcej, natomiast ze względu na brak czasu odpowiemy w formie mailowej. Ja dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie. Już teraz mogę zaprosić i zobowiązać jeszcze pomimo okresu urlopowego, już za miesiąc zapraszam Państwa na kolejne spotkanie o ekonomii i gospodarce. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia. Dziękuję.